Jestem kilka metrów od domu. Tak z ciekawości. Mówię, zobaczę, czy rydze są. Bo ja tu kilka dni temu wam filmowałem te rydze, jak poprzednio zbierałem. Ale widzę, że znowu się pokazały. O. Tu jest następny. Tu jest również. Ja znowu, jak zwykle, nic nie brałem, bo to jest przy samej chacie. Tylko tak chciałem zerknąć, czy coś w ogóle jest. Ale ja je chyba zostawię do jutra. Jak je... O, tu widzę jeden. Jak nikt ich nie znajdzie, to ja dopiero jutro je zbiorę. Niech mają szansę inni też posmakować. O, tu następne. Jakie śliczne. Kurczę, jakie piękne. No, taka mrzawka zaczyna padać. Ja w zasadzie to chcę na Mostowo skoczyć jeszcze dzisiaj, zobaczyć. No, tam jest 20 parę kilometrów tylko. Ale głównie chodzi mi o kurki. Żeby zobaczyć, czy coś tam jeszcze tych kurek da się zebrać. Myślałem, że wycofa mnie. O, jednego widzę. Jest rydzulek. Widzę następne. O, tu nawet trzy. Nawet cztery chyba. Tu jakby trzeci był. A tu jest czwarty. Jest następny. Tu widzę znowu. Także zostawiam je do jutra. Jeżeli ich nikt nie zbierze, to ja je jutro pozbieram. O, tu widzę chyba znowu. No. Jakie rydzule fajne. O, tu jeszcze. Kurczę. I znowu wylazło. Tu są również.
następny. Tam chyba widzę, czy to nie ryc. Ryc. Jeden, drugi. Chyba prawdziweczka widzę. Tak. Wyłączyłem kamerę, ale tam chyba drugi stoi. Tak. Kurczę. Stoi prawdziweczek. No to ten sosnowy chyba. Nowy. Piękny. No, prawdziweczek, ale już się pochylił albo coś go kopnęło. No i tu borusek stoi. O, nawet dwa. Nawet dwa, ale... Już takie... Dziadki, kurde. Już za stare. No dobrze, zerwałem, ale staruszki. Pod grzybeczki. Kureczki. Tu, tu. Tu jakie ładne. Miodówki.
od grzybeczki stoją. Tu dwa, tu trzeci. A spójrzcie, tam jaki borusek stoi. O, tam jeszcze pod grzybeczek. A tu, tu maleńki. Brousek. I zdrowy. Ale się łamał. Głęboko korzeń jest gdzieś między tymi korzeniami. Dobra. No, borusek stoi. Piękny. No, chyba borusek stoi. Coś mi się wydaje. Nie jest młody, kurde, a myślałem, że taki młodziutki, bo tak się wydawał. Nie jest. No już kosz się dopełnia. Tu jest trochę tych prawdziweczków. Podgrzybków, no i kurek trochę, ale niewiele. No właśnie, chodzi mi o te kureczki. Trzeba chyba rzeźć do domu. No i tak nie jest źle. Jest prawie czubaty kołosz. Jeszcze niektóre takie podgrzybeczki piękne, że noc tu daje.